4 czerwca 1917 roku prezydent Francji, Raymond Poincaré, podpisał dekret o utworzeniu autonomicznej armii polskiej. Pokrewność ducha naszych narodów i przyjaźń, jakiej Polacy zawsze dawali dowody naszemu krajowi, stanowią dla nas moralny obowiązek przyczynienia się do tego wzniosłego i chwalebnego dzieła. W październiku na czele Błękitnej Armii stanął generał Józef Haller. Na terenie Królestwa Polskiego trwają uroczyste nabożeństwa, wiece i festyny w setną rocznicę śmierci twórcy Legionów Jana Henryka Dąbrowskiego. 6 czerwca 1918 roku mszę pontyfikalną w Winnej Górze odprawił arcybiskup Edmund Dalbor. Mimo utrudnionej komunikacji zjawiły się liczne delegacje organizacji poznańskich i Prus Królewskich. W Marmaros-Szegiet, na Węgrzech, rozpoczął się głośny proces legionistów z Polskiego Korpusu Posiłkowego. Internowanych po bitwie pod Rarańczą i oskarżonych przez Austriaków o dezercję. Po kilkumiesięcznym śledztwie większość internowanych wysłano na front włoski. A ponad 100 legionistów uznanych za prowodyrów postawiono przed sądem wojskowym. Nocą z 9 na 10 czerwca 1918 roku Trzeci Korpus Polski na wschodzie został rozbity przez Austriaków pod Pikowem i Ułanówką. Dowództwo polskie podjęło decyzję o kapitulacji w obliczu przeważających sił dywizji austriackich. Rozbrojeni żołnierze zdemobilizowanego korpusu, zgodnie z podpisaną umową, zostali w kilku transportach przewiezieni do Polski. 4 czerwca, 58 lat temu, zmarł generał broni Józef Haller. W czasie I wojny światowej został dowódcą 2 Brygady Legionów. Utworzył u boku Francji Błękitną Armię. Objął w imieniu Polski Pomorze Gdańskie, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził Armią Ochotniczą. Po wybuchu II wojny światowej został ministrem rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Zmarł na emigracji w Londynie.